Witam Was 6 marca 2019 roku. Dzisiaj zawitałem do Zalesia na Jezioro Chełmżyńskie. Zaraz się przebieram w piankę mokrą i skakuję do wody z wykrywaczem metali. No, taki jest plan działania na dzisiaj. Co przyniesie dzisiejszy dzień, jak zwykle przekonamy się w niniejszym filmiku. Zapraszam. No i dobra, jestem na miejscu, słuchajcie. W końcu woda jest w postaci płynnej. My tymczasem pobiegamy trochę po plażyczce, zanim dojdziemy do wody. Pierwszy sygnał 50-51. Zaraz zerkniemy, co my tu mamy. Jakiś tam kawałek śmieciucha. No pierwszy znajomy sygnał 47. Oznacza to 10 groszy. Pierwsza monetka na koncie. Super. Znów mam podobny sygnał. 47-48. Co to tym razem? No niestety, tym razem kawalątek zrywki od puszki. Ja już w wodzie. Mam tu jakiś sygnał. Zaraz go rozkminimy. Ale i tak bywa. Lecimy dalej. Kolejny sygnał, 52. Pamiętacie to miejsce? Tutaj rzucałem neodymem, gdzie musiałem sobie robić, torować miejsce w lodzie. Dzisiaj chyba też skoczę z neodymkiem, bo korci mnie, żeby sprawdzić, co tu jeszcze leży, bo na pewno dużo pominąłem, bo nie mogłem rzucać nigdzie dalej. Jak pamiętacie z tamtego odcinka, rzucałem tylko na iluś tam metrach kwadratowych. Teraz mam całe jezioro do dyspozycji. Tymczasem sygnał przychodzi w 65. Pewnie będą to żółte grosze współczesne. No ale zerknijmy. Oporny sygnał siedzi w dnie. Nie jest tak łatwo go wydobyć. No i tym opornym sygnałem było 5 groszy współczesne. Jaka tu jest błoga cisza. Coś pięknego. Tylko ptaszki słychać. Wyraźnie sygnał 64 do 66. Cóż to będzie? A jest to 5 groszy, już widzę. Czyli kolejna monetka. I to, czego tu najwięcej, czyli kolejna zrywka od puszki. Tym razem miałem sygnał 52, co niechybnie oznacza złotówkę współczesną. Fajnie. Pierwszy poważniejszy nominał. Uciekający sygnał. Kurczę, wyrzuciłem go z powrotem do wody. Jakiś drobiazg. Obstawiam, że będzie to kawałek ołowiu. Trudno go wypatrzyć tutaj. Wyrzuciłem sobie na brzeg i słyszę, że tutaj gdzieś to jest. Tak jak myślałem. Słuchajcie, kawałek ołowiu. Taka sytuacja. Kolejnym sygnałem jest jeden grosik współczesny. Strasznie łamany sygnał, ale spróbujemy kopnąć. Podejrzewam, że leży tu kapsel i może coś jeszcze. Zaraz zerkniemy. O, kawał drutu w otulinie aluminiowej. No i to co zwykle, czyli kolejny kapsel. Miałem taki tam kolejny niepozorny sygnał i dlatego na brzeg go wyjąłem i jest to kolejny kawałek ołowiu. W kakofonii dźwięków wydobywamy kolejnego kapsla. I w sitku widzimy kolejny fancik, który trudno nazwać fantem. Jest to kawałek, o, nakrętka, po prostu nakrętka.
Tuż obok kapsla miałem taki sygnał niepewny. Tu widzicie kawał miedziuchy. No i do tego jeszcze kawałek szkiełka. Rozkminiam kolejny sygnał. Jest taki trochę rozległy, ale na 52. O, niestety. Rozległy sygnał, proszę. Kawał śmieciucha. Wlazłem sobie pod pomost. Tutaj jakieś sygnały. Moje ulubione miejsce. Pod pomostem zawsze jest najwięcej śmieci, ale też bywają często gęsto miłe niespodzianki. No i dobra, po wykopaniu jeszcze trzech zawleczek spod pomostu w końcu wyłania się jakaś monetka. Jest to kolejne 5 groszy współczesne. No i mam kolejną monetę z okolic pomostu. Tym razem jest to 50 groszy współczesne. Trochę poleżało. Kolejne sygnały. Jestem tuż koło pomostu. No najbardziej lubię właśnie okolice pomostów, bo tu jest najciekawiej. Tak jak mówiłem, jest tu pełno śmieci, ale też jest o wiele większa szansa na jakieś złoto albo sreberko chociaż. Zobaczymy, czy dzisiaj moja teoria się sprawdzi i czy wpadnie coś zacnego. Nie powiem, no liczę na coś fajnego, no ale to czas pokaże. No i jest kolejna monetka, tym razem jest kolejne 50 groszy i kawałek szkła. Miałem taki aluminiowy, ładny sygnał i wyszedł taki kątowniczek alu. No i niestety, pospolity dziś widok, zawleczkę od puszki. Pogoda wam powiem bardzo przyjemna, zobaczcie. Jest spokojnie, nie ma za dużego wiatru. Chociaż coś tam wieje, ale jest znośnie. Ja stoję oczywiście w mokrej piance, jak widzicie. I dobrze mi z tym. Jestem jakieś półtorej godziny, no ale nic, będę chyba uciekał z wody i lecę po neodyma, bo tu fantów nie ma. Stojąc po klejnoty w wodzie wyciągnąłem jakąś taką tuleję, czy co tam, mosiężne. Wygląda dosyć ciekawie, prawie jak obrączka. I wyobraźcie sobie, że piękny fancik się trafił, jakiś taki medalik. Wygląda to na sreberko. Super. Ja teraz jestem ślepy, w domu zrobię jakąś fajną fotę, bo teraz nie mam okularów i nic nie widzę. Ale fancik jest, elegancko. O, a teraz spadł belemnit przypadkowo do sita. No i kolejny kapsel. I kawałek szkła. Kolejna noga uratowana od poranienia. I ostatni sygnał dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o wykrywacz. A tym sygnałem jest zawleczka. Jak zwykle zawleczka. I jeszcze widzę tutaj
kwitku kawałek szkła. Tym akcentem kończymy pierwszą część dzisiejszej wyprawy. Zaraz zrobimy podsumowanie i lecimy po neodyma. Z wykrywaczem w wodzie byłem około 2 godzin, niecałe 2 godziny. Dzisiejsze podsumowanie nie napawa mnie optymizmem. Zerknijcie, kupę śmieci, po prostu masakra. Ale najbardziej cieszy ten medalik, który wyszedł pod koniec. Około 3 zł w gotówce. Tak więc nic ciekawego dzisiaj nie wpadło. Ale mam nadzieję, że sytuacja się zmieni, kiedy porzucam trochę neodymem, bo teraz lecę odpalać neodyma. Także widzimy się na drugiej części naszego spotkania, czyli neodymkowaniu. Kolejna zmiana miejscówki, wlazłem sobie po kolana do wody i rzucam sobie z tej perspektywy, może to coś zmieni. Tu ktoś sobie kajak zaparkował. Taki kawałek złomu wylazł. No i wśród kamieni wylazł taki tam kawałek drutu kolczastego. No i co? Kończę dzisiejszą wyprawę. Prawie 2 godzinki byłem z wykrywaczem. Prawie 2 godzinki byłem z neodymkiem. Nędza fantowo jest, ale dzień i tak zaliczam do udanych. Jest mega piękna pogoda. Wpadł medalik srebrny i ten fant mnie bardzo cieszy. No i co? Mimo takiego niepowodzenia fantowego zapraszam na kolejne moje odcinki, bo na pewno się będą pojawiały. Być może częściej. Wszystko zależy od czasu. A tymczasem zachęcam Was do zostawiania lajków, komentarzy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to dajcie suba. I co, do następnego razu. Hej!